Każda ulica prawie na Pradze miała tak swoją ferajnę. Ja też należałem do takiej ferajny. Miałem ksywę mamut, a to dlatego, że mnie się nigdy nie spieszyło. Ja zawsze zdążyłem, powoli, ale zdążyłem. No ale odzwyczaiłem się tego w 1939 roku, kiedy zaczęły bomby lecieć. No, a poza tym panicznie bałem się burzy. Jak byliśmy z chłopakami gdzieś, a zaczęło się błyskać, grzmieć, wrzucałem wszystko do domu w ciemny kąt, przykrywałem się pierzyną czy kołdrą i nie ma. Ale w 1939 roku huk bomb był silniejszy od strachu. No i pożekadło się sprawdziło, że strach to zwycięża się strachem. I od tamtego czasu już się nie boję. Mamut. Okej, okay. A pamięta pan inne ksywki innych członków No ferajny? więc był taki drugi, nazywał się Siasio, to znaczy Stanisław miał, no ale on był starszy od nas. A dlaczego on był w naszej ferajnie? Bo grał na banjoli, miał banjo. Poza tym jakiś czas jego rodzice i on był w Stanach Zjednoczonych. Znał trochę ten angielski. I jak śpiewał, to tam wtrącał słowa angielskie. Także myśmy zawsze go brali, chodź, mówi Siasiu, zaśpiewaj, powiedz nam coś po angielsku. Tak, następny to był Miecio, ale to był starszy już pan, już chodził do gimnazjum. Tak, to już proszę pana, gimnazjum to była już specjalna klasa. I on był takim przewodniczącym tej ferajny. Ale myśmy robili różne psikusy, ale to nie były takie, wie pan, jakieś łobuzerskie. No na przykład, ulica Olszowa, jej nie ma teraz, bo tam w tej chwili jest Wybrzeże Szczecińskie. Ale kiedyś ulica Olszowa biegła od mostu Kierbedzia do ulicy, jak ona się nazywała przed wojną, Szeroka. Teraz to jest Kłopotowskiego. Natomiast od ulicą, idąc dalej w kierunku Wisły, był wał wysoki, no przeciw taki powodziowy, gdzie na górze był szeroki chodnik i latarnie. Z tym, że to były latarnie elektryczne, ale punktowe. I one oświetlały taki krąg, bo za tym kręgiem to było ciemno. To myśmy brali złotówkę, a złotówka to był pieniądz. Wiercili malutką dziureczkę, a przeważnie to nie zlecano, bo w warsztatach samochodowych były wiertarki. Do tego żeśmy trzepiali żyłeczkę cienką, która jest niewidoczna, i tą złotówkę kładli w tym oświetlonym kręgu, ale tak, żeby tej nitki nie widać. Wieczorem ktoś idzie tam, szybko patrzy, złotówka. No więc mimowoli złotówka to pieniądz. Złotówka, no to było pół kilograma kiełbasy, no. Albo dołożyć złotówkę, 10 groszy, to była ćwiartka wódki wyborowej z tak zwaną białą główką. No więc mimowoli sięga po tą złotówkę, ale ta złotówka zaczęła mu uciekać. No to on za nią w końcu zorientował się, że to coś jest, bo któryś z chłopaków nie wytrzymał. Parsknął śmiechem. No to takie były. A z tamtego wału jeszcze to był specjalny folklor, a mianowicie tam za wałem w kierunku Wisły był nasyp, były tory kolejki dojazdowej. Kolejka, która jeździła w tej chwili to dworzec południowy, aż do góry Kalwarii, bo tam mieszkał cadyk. I w sobotę, proszę pana, tą kolejką jechali ortodoksyjni Żydzi. Ja specjalnie wychodziłem, proszę pana, żeby oglądać. To naprawdę był wspaniały widok, patrząc, wie pan, na tych ubranych hasydów. Więc kapelusz z dużym rondem czarny, koszula biała, atłasowa, wie pan, z żabotem pod szyją, taki, proszę pana, a la frak, kubrak, spodnie albo czarne, ale błyszczące, tak zwane pumpy, za kolanami zapinane. Białe getry albo specjalne pończochy i buty, błyszczące lakierki z dużą taką srebrną klamrą. No, mało tego, oczywiście przepisowo grajcarki, czyli pejsy. Tak jak się widzi nieraz, jak pokazują ścianę płaczu w Jerozolimie. I oni, proszę pana, schodzili, żeby wejść do starciej kolejki, należało zejść z tego nasypu, który prowadził do mostu Kierbedzia, bo ta ulica była wyżej. I oni się spieszyli bardzo szybko i biegli, trzymając się właśnie poręczy.
jeden z chłopaków był dowcipny, ale żeśmy go opieprzyli, żeby nie robił. Podłączył prąd do tego, wie pan, do tej barierki. No i jak bieg taki, wie pan, jeden, to on łapał, no go potrząchło. Ajwaj. No to on wtedy to odłączał, patrzy, nic się nie dzieje. Ale to były takie kawałki, ale żeśmy go opieprzyli. Żeby ale co, taki 220? Tak, ale to wie pan, to chwilowy impuls, to nie długi. No bo porażenie prądem, żeby było śmiertelne, to musi trwać trochę dłużej. A taki mimowolny mnie nieraz kopnął prąd, jak to się mówi, przy jakiejś naprawie czy przy wymianie żarówki. No i to życie. Życie mojego chłopaka przed 39 rokiem. Wcieleniem do naszej ferajny, taką inicjacją, to było przepłynięcie Wisły z brzegu praskiego na brzeg warszawski. Ja mając chyba 12 lat, a może mniej, już przepływałem Wisłę z jednego brzegu na drugi. Robiło to się w ten sposób, że ten nasz budynek na Olszowej to był tak bliżej mostu Kierwedzia. To się szło w kierunku portu praskiego i na drugą stronę. No ale prąd jak znosił, to akurat tutaj do mostu Kierwedzia. A poza tym, jak był czas, a obu był placyk taki wolny, niezabudowany, no to gry w kuksów, w dołek, o ścianki, wie pan, o, zaraz, ziemię. Zaraz. Co to znaczy? Aha, to są gry wtedy. No, właśnie niech pan wyjaśni. Jakie. Proszę pana, pierwsza rzecz, gra o ściankę. Brało się kawałek muru, jak gdzieś był. Wdrapało się tynk, z reguły te mury, już te tynki podpadały. I jedną cegłę. Ładnie się ją wyczyściło. I grający musieli mieć pięciogroszówki, których wielkość była podobna jak obecnie, może trochę większa. I zawodnicy się umawiali, jak będą grać. O co przede wszystkim? No o co się grało? O tak zwane Anglasy. Anglasy to była wytwórnia czekoladek. Takich, bo ja wiem, one miały tak 5 cm na 3, na 4, ale dlaczego to była firma Anglas, która pod opakowaniem zewnętrznym była włożona fotografia, właściwie wizerunek, a później było tak zwane złotko, które otaczało czekoladę. I teraz to były wizerunki królów, zwierząt, jakieś uzbrojenia. Mało tego, ta firma nawet sprzedawała bardzo tanio katalogi, gdzie te obrazki wklejało się. No i na przykład była kolekcja zwierząt afrykańskich. No wspaniała rzecz do oglądania. Kolekcja królów polskich, kolekcja strojów ludowych, kolekcja no, gadów, płazów. To szkoliło się jednocześnie, bo się oglądało. No a przy okazji był fan do gry. I się grało. I polegało to na tym, że jak się uderzało monetę, to druga moneta powinna, a drugi chłopak podchodził i też uderzał. I tak należało uderzać, żeby moja moneta upadła jak najbliżej poprzednika. I teraz w zależności od odległości to była określona, że tak powiem, określona pula. Odległość graby, a graba to było od kciuka do innego palca, to była graba. To była jeden obrazek. Później był paluch, to znaczy od kciuka do wskazującego, to dwa obrazki. Później kciuk, to znaczy na odległość kciuka, to były trzy obrazki. A kubka, to już było, wie pan, tak jak, wie pan, w totolotka, wie pan, wygranie, to znaczy jedna moneta musiała upaść na drugą. Nie całkowicie, ale żeby pokryła ją. No to wtedy było pięć obrazków już. Tu były obrazki, ale grało się i o klisze. Klisze z filmów, cięte były przez chłopaków, gdzieś kombinowali z wytwórni, czy gdzieś jak wyświetlano film, przerwała się, prawda, klisza. No operator wycinał kawałek i to, a to myśmy to zbierali, cięli obowiązkowo po pięć klatek i największe cenie to były te klisze z westernów przygodowe. Kochające były najtańsze, ale o to się grało też.
Zabawa z pudełkami od zapałek to też jest znana. My zbieraliśmy, proszę pana, pudełka od zapałek. Tutaj, czy one były tej wielkości, jakiej są jak obecnie, tak. Ale dlaczego zbieraliśmy? Bo państwowy monopol zapałczany drukował piękne obrazki, też w rodzaju serii, stroje ludowe, głowy królów polskich, zwierzęta. I te obrazki były naklejane na pudełka od zapałek. A teraz myśmy szli na zbocze ulicy Zygmuntowskiej, bo ona była wyżej, a na dole była ulica i na tym zboczu rosły drzewa. I my jako chłopaki czepiając się tych drzew, a ludzie jak szli, jak miał puste pudełko, to ręką i śmiecili kiedyś też. Rzucał tam, a myśmy chodzili i zbierali właśnie tam. I kto pierwszy, to lepszy. Bo jak poszedł po południu, to się nic nie znalazł. No i właśnie te pudełka od zapałek, to były, wie pan, rarytasem. Z tym, że ciężko było chować, to później już żeśmy wycinali tylko te obrazki. A jeszcze z pudełek od zapałek to się robiło wiele rzeczy. Między innymi tak zwane kurze radio. Polegało to na tym, że trzeba było znaleźć ładnego konia, a tam był sklepik niedaleko, gdzie mieszkaliśmy i przyjeżdżał z piwem. Przywoził od Haberbusza i Szyle, wytwórnia znana piwa. No i tam konie stały, te ciężkie konie. Perszerony. Perszerony, tak. Miały te ogony długie, bo nikt nie obcina. Myśmy podchodzili delikatnie i włoskie tego konika. Oczywiście trzeba uważać było, żeby nas nie kopnął. No więc taki włosek oczyściło się ładnie, brało się zapałkę, łamało ją się i do tej zapałki przywiązywało się ten włoś. Zapałkę wpychało się otworkiem zrobionym w pudełko od zapałek. I trzymając, wie pan, to pudełko od zapałek, pociągało się ręką, ale to musiała być sucha ręka i suchy włoś. Tak specjalnie. I przesuwająca się ręka wytwarzała drgania, które w pudełku, które było pudłem rezonansowym, wytwarzało pewne dźwięki. I to ich te dźwięki było słychać, wie pan, na dużą odległość. I sztuka polegała, że melodie nawet niektórzy potrafili sobie wygrywać. Tak zwane kurze radio. No bo wtedy posiadanie instrumentu muzycznego, no właśnie ten siasio nasz, on miał banjo, ale jako to jedyny miał. Jako jedyny, wie pan, ale to dlatego, że był w Stanach i gdzieś tam mógł to radzić. Czyli to był taki prymitywny instrument. Instrument, tak? A ta zapałka sterczała prostopadle do powierzchni. Czy w którym miejscu był ten otwór, ta zapałka obsadzona? To jest pudełko od zapałek właśnie. Mniej więcej. Mhm. To się tu, na tam gdzie była największa powierzchnia, robił otworek. Tą zapałkę kładł dlatego, żeby ten włoś nie wyszedł. No to było pudło rezonansowe i teraz umiejętnie trzymając, czy tak, czy tak, czy tak, miało się różne tony tego. I chłopcy nawet niektórzy nauczyli się pewne melodie wygrywać. Poza tym, powracając do tych gier, to wie pan, to ich było dużo. Szalenie to ciekawe, to proszę mówić. Między innymi tak zwana klipa. Właśnie. Klipa, nasza klipa. Tak. Bo były różne. Tak. To był, no, taki kawałek drewna wykonany jak tasak do mięsa, dosłownie. I był czworokątny kawałek drewienka, ładnie obrobiony, na końcach pościnany na stożek. Także to był taki ostrosłup, proszę pana, ze ściankami. I teraz na każdym boku był napis. Raz, jeden razy, dwa razy, trzy razy, cztery razy. I teraz kładło się ten klocek i uderzało się tym tasakiem w tą część ostrosłupa i on się wbijał do góry, obracał i upadał. Upadł na raz, no to trzeba było dać raz albo wziąć raz. Oczywiście tutaj były umowne sprawy, tu nie było reguły. Ale to też gra na fanty. Tak, oczywiście. A fantami to były, tak jak mówiłem, pudełko od zapałek, stalówki, gumki, pióra były, guziki, o jak pan mówił. I te klisze. Klisze, tak. To były obrazki, to były właśnie te fanty. A jeszcze powracając do tych gier, to na przykład były gry
tak zwane pikuty. No, to znana sprawa, prawda? Mhm. Ale proszę powiedzieć, na czym polegała? No, mięto z reguły pikuty raz, później była o ziemię gra. Mhm. Pikuty polegała na tym, że no, obowiązkiem każdego harcerza było posiadanie finki, czyli noża. Oczywiście to nie był tani, no ale jak już się miało finkę, to było. Więc brało się tą finkę, stawało się, rysowało się najpierw krąg wokół jakiejś ładnie udeptanej ziemi. No i były tak zwane klasy. Brało się tą finkę i to najpierw to pikuty. I pierwszy pikut, najtańszy, to należało na opuszcze palca wskazującego lewej ręki oprzeć ostrzew finki w pewnej odległości od ziemi i trącając za trzonek w ten sposób, żeby nóż się wbił w ziemię. Przedtem były tak zwane pikuty, to znaczy brało się nóż za trzonek i należało trzy razy wbić. Kto nie wbił, to odpadał. Następny. I kto był pierwszy, to pierwszy zaczynał. Później była, tak to była pierwsza klasa. Druga klasa to była piąstka. To znaczy opierało się nóż o zaciśniętej pięści. I też musiał się wbić w ziemię. Jeżeli się nie wbił, to była skuska i odpadał z kolejki. Druga to był łokietek, czyli z łokcia. Trzecia to była główka, to z głowy. Trzecia to była u nas z nosa, ale nie na nosie, tylko się palec przytykało i się rzucało. No to u nas była ostatnia, z tym, że zaznaczam, te kolejność i miejsca to były umowne. Każda ferajna, każda grupa miała co innego. To były pikuty. A w waszej ferajnie kto był najlepszy w pikuty? A proszę pana, był taki jeden, a mały chłopak, wie pan. Ale taki był zręczny, no młodszy to bardziej zręczny. On, wie pan, te pikuty. A podobna gra to była o ziemię. No to po prostu rysowało się też koło. I każdy zawodnik, ale więcej jak trzech nie, dzielili to koło na trzy części. Brali nóż i uderzał w pole przeciwnika. I tak jak nóż był wbity, tak wzdłuż ostrza robił linię. I to, co było blisko niego, to było jego. A tamten już miał tej ziemi mało. No i następne uderzenie, aż dotąd, dopóki nóż nie opadł, nie wbił się w ziemię. To wtedy zaczynał następny. Co to dawało? Te wszystkie gry, które ja mówiłem, co one robiły? To były gry zręcznościowe, które wyrabiały refleks, siłę fizyczną i myślenie. Dalej, to wyrabiało więź między graczami. I dlatego nasza młodzież już w czasie wojny i w trudnych warunkach, czy tych heroicznych zrywach, jak Powstanie Warszawskie, wykazywała taki heroizm i ducha do walki. Dalej, jaka ta więź była następna? Nie było telefonów, właśnie były, ale to rzadkość, nie było nic. I jak się umawiało, to na hasło. I się umawiało, to się przychodziło. Jeżeli ktoś nie mógł zostać, to przychodził i słuchajcie, ja nie mogę. I to się robiła właśnie taka więź koleżeńska, zespalała się właśnie dzięki tym grom. Ale dziewuchy i chłopaki oddzielnie. Chłopaki z dziewuchami nie tylko, proszę pana, no wchowanego, to razem. A dziewuchy to miały Zośkę, klasy, ale przeważnie to, wie pan, wyszywanki. Myśmy mieszkali na tym terenie przed każdym domkiem, przed każdym właściwie miejscem, gdzie się mieszkało. To był taki mini ogródek. To dziewuchy siadały, kupywały se z mydlarni wydrukowane jakieś tam wzorki, kwiatki, wyciągały pudełka z kolorowymi nićmi. No i wyszywały. No a przy okazji rozmowy, gadki, śpiewki jakieś.